3D Star Trek. Czy o to mi się nie martwię, ten to widzi. Dobra. Proszę Państwa, osoby, które będą w kościele, myśmy prosili, żeby włączył telefony z tego względu, że będzie transmisja internetowa, żeby nie było żadnych zakłóceń, internetowa z uroczystości. Będą mogły oglądać tę uroczystość osoby, które nie przyjechały, nie mogły wyjechać z różnych powodów, ze względów zdrowotnych. Będą mogły wejść na naszą stronę internetową i oglądać całą uroczystość. Będzie to również umieszczone na naszej stronie internetowej, na YouTube, będzie można wejść i całą uroczystość sobie później ściągnąć do swojego komputera.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Dzisiaj piękniejszy dzień w Twoim
naszym rodzinnym życiu. Dziś przyjmiesz Chrystusa Pana do swojego serca. Strzeż tego skarbu przez całe Twoje życie. Niech Bóg Wszechmogący obdarzy Cię swą łaską i wspiera radosnym podążaniu śladem Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ukochane dziecko, na chrzcie świętym stałaś się dzieckiem Bożym. Dziś Chrystus Pan mieszkał w Tobie, jak w żywej świątyni. Miłość tego dnia opromieni całe Twoje życie. Maryja, Matka Chrystusa, prowadzi i strzeże Go w Tobie. A? Ojcze? Ojcze, Syna i Ducha. Po takim umocnieniu, po takim błogosławieństwie, kochane dzieci, nie pozostaje mi nic innego, jak prosić, abyście weszły do świątyni, jak najbliżej ołtarza, byście mogły się cieszyć przyjęciem przenajświętszego ciała Pana Jezusa. Thank you.
jest niezłomny, tutaj są miejsca wolne, proszę zajmować, żebyśmy razem w pełni uczestniczyli w mszy świętej. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie, obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Kochani, rozpoczniemy świętą liturgię. Zapraszam wszystkich do modlitwy za te dzieci. Jestem przekonany, że rodzice się modlą, dziadkowie, babcie, że wszyscy przybyli tutaj też będą wzdychać do Pana Boga i te okruchy swoich westni modlitewnych będą składać za te dzieci, bo to niezwykła ich chwila w życiu. A rodzice nie wyobrażali sobie, zapraszając Was na uroczystości pierwszokomunijne, aby Was tutaj zabrakło. Rodzice tych dzieci nie wyobrażali sobie tej chwili bez Waszej obecności. Po to, żebyście wspomagali w tym trudzie wychowania swoją modlitwą w dniu dzisiejszym, w tę godzinę, szczególną godzinę dla tych dzieci. Po to, żebyście zanosili prośby błagania przed tron Boga. Dlatego starajmy się właśnie wykorzystać tę chwilę na spotkanie naszych duszy nieśmiertelnych z Bogiem Wszechmocnym i ofiarujmy tę modlitwę właśnie za te dzieci, do których przybyliśmy na uroczystości pierwszokomunijne. Na rozmowy będzie później czas, przy stole, kiedy zasiądziecie. Będziecie mogli się dzielić swoimi doświadczeniami rozmaitymi. Teraz każdy z nas niech prosi Boga Wszechmocnego o łaski potrzebne dla tych dzieci, no i daj Boże długie, piękne, święte i szczęśliwe życie. Nim jednak przystąpimy do świętej liturgii, proszę rodziców, aby dali świadectwo o swoich własnych dzieciach. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o uroczyste udzielenie naszym dzieciom Komunii Świętej w czasie tego zgromadzenia eucharystycznego. Prosi też o zezwolenie, by od dziś mogą razem z nami dać dobry ludziom Eucharystii. Panie rodzice, jesteście przedstawicielami wszystkich rodziców tych dzieci, które przystąpią do pierwszej Komunii Świętej. W ich imieniu się zwracacie do świętego Kościoła, którego jestem przedstawicielem, także jak każdy z Was. Zwracacie się, aby tym dzieciom powierzyć najświętszą tajemnicę, najpiękniejszą i najcenniejszą relikwię, jaką nam Chrystus zostawił na ziemi, chleb, który daje życie wieczne. Chcę Was zapytać, a Wy odpowiecie w imieniu wszystkich rodziców, czy dzieci te wiedzą, jak wielki dar otrzymają w tym sakramencie i czy się do niego należycie przygotowały? W imieniu rodziców tych dzieci wyrażam przekonanie, że dzieci te przygotowały się należycie. Ochrzczone jako niemowlęta, wzrastały w chrześcijańskiej atmosferze rodzinnych domów. Rodzice przez słowo i przykład życia budzili w nich wiarę. W ciągu ostatnich lat brały udział w katechizacji. Trwały na modlitwie z rodzicami i wczoraj przystąpiły do sakramentu pokuty. Sądzę więc, że przygotowały się należycie do przyjęcia sakramentu Eucharystii. Kochani dzieci, skoro rodzice tak mówią, skoro dają świadectwo o tym, że jesteście dobrze przygotowane, to ja chciałbym zapytać Was, a Wy odpowiedzcie na to pytanie. Powiedzcie tym przed zgromadzonym całym Kościołem, jakich łask oczekujecie w tym sakramencie, który od Boga otrzymacie? Oczekujemy przyjąć ciało i krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Skoro macie takie kochane dzieci pragnienie, a my to pragnienie wypełnimy, udzielając Wam pierwszej Komunii Świętej, to najpierw wszyscy musimy przeprosić Pana Boga za grzechy nasze, za wszystkie nasze słabości, za wszystkie nasze upadki, po to, żeby ta nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana. Panie Jezu, wszystko co dobre otrzymaliśmy od Ciebie.
ale tak często zapominamy o tym. Zmiłuj się nad nami. Pana ogromną prośbę. Tu jest Najświętszy Sakrament, proszę się zwrócić. I proszę nie przeszkadzać nam. Panie Jezu, Ty nas bardzo kochasz i do nas zawsze przychodzisz, a my pamiętamy tylko o sobie, a o Tobie i innych zapominamy. Zmiłuj się nad nami. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony człowieku. Przepraszam dziś wszystkich nas. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzonym człowieku, przepraszam dziś wszystkich nas. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Bóg Wszechmogący, miłosierny, pochylił się nad naszą prośbą i na pewno przebaczył nam wszystkie nasze grzechy popełnione z naszej ludzkiej łomności. Teraz za to uwielbiajmy, śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Pierwili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnożył im tych, którzy występowali z nami. Oto słowo Boże. Jezus powiedział do Żydów:
Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, jak w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy, bardzo proszę. Kochane dzieci, to słowo przede wszystkim chcę do was skierować. Jesteście w sercu naszym. Jesteście w centrum naszej uwagi. Jesteście w naszych duszach nieśmiertelnych i za was się dzisiaj modlimy. To wszystko, te całe nasze przygotowanie, te wasze przygotowanie, ten trud waszych rodziców zmierzały właśnie do tego dnia, do dnia pierwszej Komunii Świętej. I chcę i pragnę, żebyście zapamiętały te słowa, które dzisiaj wypowiem do was. Chcę, żebyście je wzięły jak najcenniejszy klejnot i niosły je w swoich sercach do końca waszych dni. Bo ten dzień zapamiętamy wszyscy, wy szczególnie. Gdybyśmy zapytali tutaj najstarszego człowieka w naszym kościele dzisiaj, przeżywającego tę uroczystość waszej pierwszej Komunii Świętej, czy przypomina sobie, jak to było, kiedy on szedł do pierwszej Komunii, ten do wielu wydarzeń w życiu już zapomniał. Wiele rzeczy zapomniał, ale dzień pierwszej Komunii Świętej pamięta. Przynajmniej wie, jaka była pogoda, jak był ubrany, jak trzeba było wrócić do domu i zaraz pomagać rodzicom, nie było żadnych przyjęć, nie było żadnych spotkań. Trzeba było ciężko pracować, by pomóc rodzicom w ich trudzie. I wy także zapamiętacie ten dzień. Bez względu na to, jakimi kolejami losu wasze życie się potoczy, jaką drogą pójdziecie, będziecie przypominać sobie o tej chwili. I nie tylko z fotografii, nie tylko z pamiątki pierwszej Komunii Świętej, ale z tego szczególnego dnia, kiedy po raz pierwszy przyjdzie do was Jezus Chrystus jako chleb żywy. Przyjdzie w Komunii Świętej, przyjdzie i zamieszka w waszym sercu po to, aby dać wam siłę do pokonywania wszystkich trudności, do pokonywania wszystkich przeciwności, byście, idąc przez życie, zachowały tę maskę aż do ostatniej chwili, aż do ostatniego tchnienia. Powiedziałem już tutaj wcześniej. Dzień szczególny dla nas, dzień szczególny dla całego świata i Kościoła Świętego. Wszak dzisiaj, o tej właśnie godzinie, tam w Fatimie, wiecie, gdzie jest Fatima? Tak. Gdzie? Daleko. No daleko, to ja wiem, ale gdzie? Gdzie jest Fatima? Nie? Proszę? W Portugalii, tak jest. A wiecie, gdzie jest Portugalia? No gdzie? No daleko to wszyscy wiedzą. Koło Hiszpanii. Słuchajcie, graniczy z Hiszpanią. To jest jedyna granica. Hiszpania, później się jest ocalał, będzie się do Ameryki. Jedziemy w całą stronę, przejeżdżamy przez Niemcy, przejeżdżamy przez Francję, przejeżdżamy przez Hiszpanię i trafiamy do Portugalii. Tam 100 lat temu wydarzyło się coś niezwykłego. Matka Boża 13 maja po raz pierwszy przyszła do trójki dzieci. Do Franusia, do Piacynty i przyszła do Murcji. Przyszła do Murcji. Przyszła, by przekazać wolę Pana Boga. Ale nim ona przyszła, słuchajcie, najpierw zjawił się anioł, by do tego spotkania ich przygotować. Rok wcześniej. Rok 1916. Na wiosnę. Wtedy najmłodsza była Hiacynta. Miała zaledwie 6 lat. Jej brat
Janusz miał lat 8. Najstarsza była Lucja, miała lat 9. I teraz, słuchajcie, dzieci idą paść owieczki. I naraz na ich drodze staje anioł. Dzieci mówią, że to był młody człowiek, młodzieniec, był, mówi, niebiańsko, taki prześwietlony światłem niebiańskim. Dzieci to swoim językiem opisywały. I co ten młodzieniec anioł robi? Otóż uczy ich modlitwy. Klęka, głową dotyka ziemi i wypowiada słowa najpiękniejszej takiej modlitwy. O mój Boże, wierzę Tobie, ufam Tobie, kocham Ciebie, uwielbiam Ciebie i proszę za tymi, którzy Ci nie wierzą, nie ufają, nie uwielbiają. Proszę Cię za nimi. Dzieci uczą się szybko tej modlitwy. A następnie, słuchajcie, kochane dzieci, mówi, jak się mają modlić ludzie. Uczy ich modlitwy. Mówi tak, nie wolno śpieszyć się na modlitwie. Pierwsze, słowa do Pana Boga muszą być wyraźnie kierowane. Uczy ich modlitwy, jak się trzeba modlić. Z powagą, bo rozmawiacie ze swoim stwórcą. To było na wiosnę 1916 roku. Następnie w lecie dzieci przepełnione tym światłem niebiańskim zaczynają się zmieniać. W lecie znowu staje przed nimi anioł i mówi, nie bójcie się. Ten sam mówi, jestem aniołem Portugalii. To jak jest aniołem Portugalii, to każdy kraj ma przecież swojego anioła, Polska również. I co on mówi do nich? Słuchajcie, mówi tak. Macie wszystkie trudne modlitwy ofiarować Panu Bogu. Co to są te trudne modlitwy? Wiecie, co to jest? Patrzcie, jest taka przepiękna modlitwa Anioł Pański. Dzwony biły na Anioł Pański o 12. Ta modlitwa odmawia się mniej więcej o ze 2-3 minuty. I modli się za wszystkich zmarłych. Ja tę modlitwę odmawiam. I teraz wyobraźcie sobie, że często, bardzo często nawet, zdarza mi się, że ja tej modlitwy nie mogę dokończyć. Kilkanaście razy rozpoczynam i myśli gdzieś uciekają, rozproszony jestem i wtedy przypominam sobie o słowach, które powiedział anioł do dzieci. Trudne modlitwy, chociaż ona jest bardzo łatwa. Ofiarujcie Panu Bogu. Albo jeszcze Pan powie o trudniejszej modlitwie. Kiedy jestem bardzo zmęczony, każdy ksiądz musi odmawiać breteż. To jest taka modlitwa. Dzisiaj to w tych aplikacjach można sobie już elektronicznie odmawiać bez przerzucania kartek. Ale to są 4 tomy po 1600 stron i to są same modlitwy. Każdy ksiądz odmawia od swoją święceń, odmawia tę modlitwę w różnych intencjach. Za żywych, zmarłych, chorych, cierpiących, za dzieci, młodzież, za wierzących, niewierzących i tak dalej. I musi w ciągu roku odmówić te 4 tomy. Czyli 6500 stron modlitwy. I teraz wyobraźcie sobie, kochane dzieci, kiedy ja tutaj przychodzę z samego rana do kościoła, wracam wieczorem, późno do domu, jeszcze muszę odmówić z 50 stron modlitwy. Nie chce się. Absolutnie się nie chce. Jestem utrudzony, ma serdecznie dość. Najchętniej bym prosił Pana Boga, żeby zasnąć i się obudził, Panie Boże, no chciałem odmówić, ale jakoś usnąłem ze zmęczenia. Ale wtedy przypominam sobie słowa, które powiedział Panu do dzieci. Trudne modlitwy ofiarujcie Bogu, bo Jemu się to podoba. Taką waszą trudną modlitwą jest na przykład modlitwa poranna, bo się nie chce wstać do szkoły, a jeśli już wstanie, to szybko mama musi przygotować kanapki, musi szybko zrobić. Dziecko nawet czasu na modlitwę nie ma, prawda? A wieczorem? No bo dziecko zmęczone, tak? A w niedzielę też się nie bardzo do kościoła chce iść, nie? Widzicie więc, aniołki kochane, co powiedział Pan do dzieci? Do tych małych dzieci powiedział krótko. Trudne modlitwy ofiarujcie Panu Bogu. Nie chcę ci iść do kościoła, ale idę, bo to jest trudna modlitwa dla mnie. I ofiaruję Ci, Panie Boże, weź sobie tę modlitwę i kogoś uczyń świętszy albo go zbaw. I trzecie spotkanie na jesieni 1916 roku. Anioł przygotowuje do spotkania z Matką Najświętszą Królową Nieba i Ziemi. Co się staje przed nimi i co się dzieje? Udziela im Komunii Świętej. Anioł udziela im Komunii Świętej. Lucja, najstarsza z nich, była u Komunii Świętej wczesnej. Miała zaledwie 6 lat. Ona nie umiała czytać ani pisać, ale uczyła się wszystkiego od swoich rodziców. Rodzice bardzo pobożni, znający katechizm, wszystko dziecku wytłumaczyły. Wytłumaczyli także ksiądz Prowozycyło. Może iść w wieku 6 lat do Komunii Świętej pierwszej. Ona już była. Ale Franusz i Jacynta nie byli jeszcze. I teraz wyobraźcie sobie, anioł uczy ich, jak przyjmuje się Komunię Świętą. Mówi, żeby uklękły. Dzieci uklękły. I wręcza, daje Komunię Świętą Łucji pod postacią chleba najświętszego, który wy również spożyjecie.
za chwilę, ten z chleba, który dajesz dziewięćdziesiąt. Łucja przyjmuje komunię świętą, a Franusz i Hiacynta im podaje wielik wypełniony krwią pańską pod postacią wina. Odrobinkę kropli wina dzieci spożywają jako przenajświętszą krew Pana Jezusa. Słuchajcie, od tego czasu dzieci się zmieniły. Chciałbyście, żeby tak anioł wasz stróż, bo on teraz chodzi dumny po niebie, jest przy nas tutaj, przy was na pewno. Chciałbyście, żeby on się teraz zjawił, udzielił wam pierwszej komunii świętej? Fajne to było, nie? No właśnie, ja też bym chciał, żeby nasi aniołowie tutaj są obecni. Nie widzimy ich, później kiedyś poznamy twarzą w twarz. I pewno nam uszy nieraz natrą za to, żeśmy ich nie słuchali. I teraz zobaczcie, tenże anioł udzielił komunii świętej i dzieci dlatego, że się zmieniły. Mama Łucji mówi, te dzieci i ich życie to jest wielka tajemnica. Gdy są same, to trajkoczą ze sobą jak z siłą wodospadu. Ale gdy się ktoś do nich zbliży, milkną i nic nie mówią. Wielka tajemnica. Anioł przygotował ich na spotkanie z Matką Najświętszą. I od 13 maja do 13 października, przez 6 kolejnych miesięcy, Matka Boża przychodzi do nich z wielkim orędziem nieba. Mówi, odmawiajcie różaniec, nawracajcie się do ludzi, żeby dzieci przekazywały te wiadomości. Nawracajcie się. Mało tego, mówi Matka Najświętsza, że jest niebo i piekło, pokazuje wizję piekła. Dzieci powiedziały, że umarłyby ze strachu, gdyby Matka Boża nie zapewniła, że pójdą do nieba. Mało tego jeszcze, później dokonuje się tu słońca i wiele by tutaj opowiadać, co się działo w Fatimie. Co się działo w Fatimie, bo teraz, dzisiaj właśnie stulecie objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Tam jest papież. Po co? Bo te kochane dzieci miały zapewnienie, że pójdą do nieba. Łucja żyła bardzo długo, 98 lat, w 2005 roku, dwa miesiące przed śmiercią naszego papieża, poszła do nieba, ale Franuś i Hiacynta, gdy dzieci zapytały 13 maja, czy też pójdą do nieba, Matka Boża spojrzała na Franusia i mówi, wkrótce go zabiorę, ale musi odmawiać dużo różańców. Hiacynta, wkrótce ją zabiorę, pójdą do nieba. I dzieci wiedziały już, że na pewno trafią do nieba. I co się dzieje? Zmieniają się nie do poznania. Zmieniają się, to znaczy stają się lepsze. Franusz, bardzo koleżeński, kolegów miał wielu, zawsze ustępował, na przykład jak oszukiwali go w grze. A skoro mówisz, że nie oszukiwałeś, to niech tak będzie. Na przykład tak mówił. Ale Franusz, słuchajcie, gdy zobaczył, jak bardzo cierpi Pan Jezus z powodu grzechów, jak ludzie mu zadają, to wówczas stał się pocieszycielem Pana Boga. Mały chłopak, który 2 lata po objawieniu został zabrany przez Matkę Bożą do nieba, z uśmiechem na ustach odchodził z tej ziemi. Ale takim był pocieszycielem Pana Boga, że słuchajcie, w tamtych czasach nie było obowiązku chodzenia do szkoły. Fajnie było? Słuchajcie, tu siedzi Pani i słuchaj. Siedzi Pani tylko w ciemnym. Nie było obowiązku, nie trzeba było chodzić do szkoły. W całych czasach. Cicho, bo tu są nauczyciele, pamiętaj. Ale słuchajcie, ale dzieci chodziły z wielką radością, bo poznawały, jak się pisze, jak się czyta. Poznawały w ten sposób świat, zdobywały wiedzę. Ale Franusz z grupą kolegów swoich do szkoły, to idą sobie tam, rozmawiają, robią piłkę. Kościół parafialny. Franusz wchodził do kościoła, koledzy szli na lekcje, uczyć się, a Franusz klękał i długie godziny każdego dnia rozmawiał z Panem Bogiem. Pocieszał go. Tak było mu przykro i tak było mu smutno. Gdy wracali koledzy ze szkoły, Franusz dalej klęczał. Słuchajcie, kolana go nie bolały. Mało tego, jeszcze chcę wam powiedzieć, pewnej nocy budzi się Franusz, budzi się jego tato i słyszy, jak on płacze. Jakąś szlocha. Mówi, Franusz, co się stało? Co cię boli? On mówi, nic mnie nie boli, tylko jest mi bardzo smutno, że Panu Jezusowi jest bardzo smutno, że ludzie go tak obrażają grzechami. Zmienił się nie do poznania. A gdy już odchodził z tej ziemi, z uśmiechem na ustach przyszła do niego sama Matka Boża. Tą, którą widział razem z Łucją i Hiacyntą. A Hiacynta, ta to dopiero była najmłodsza, z tego towarzystwa szczebiotała, bez czego musiała być pierwszą damą w towarzystwie, zawsze tańczyła, śpiewała, takie, słuchajcie, żywe srebrko. Jak ona się zmieniła. Gdy zobaczyła, że Matka Boża jej pokazała piekło, to powiedziała Matce Bożej, że zrobi wszystko, żeby ludzie do piekła nie szli. I ta mała dziewczynka wiele dusz ratowała z piekła. Jak robiła?
wszystkie cierpienia, które przychodziły na nią, wszystkie takie nieszczęścia, które na nią spadały, wszystkie trudy ofiarowała Matce Najświętszej Panu Bogu. Na przykład nie piła wody, chociaż tam jest bardzo, bardzo gorąco, przez cały dzień nie piła wody, z takim pragnieniem chodziła, słuchajcie, po to tylko, żeby ratować dusze, które idą do piekła, ludzi, którzy idą do piekła. I ta mała dziewczynka, słuchajcie, gdy zachorowała, została przewieziona do szpitala w Lizbonie, bardzo cierpiała. Matka Boża na 2 miesiące przed jej śmiercią przyszła do niej i mówi, czy jeszcze by ofiarowała nieco cierpień, żeby ratować ludzi. To wiecie co, ta mała dziewczynka mówi, ile tylko Pan Bóg będzie chciał. Ta mała dziewczynka dorosłych koni ratowała z piekła, bo przehulali swoje życie. A gdy pytano ją, czy bardzo cierpi, czy ją bardzo boli, ona powiedziała, że boli, że cierpi, ale mówi, przestańcie narzekać, bo cierpienie jest potrzebne, żeby się dostać do nieba. I ona tych ludzi starszych od siebie, bo to maleństwo miało 9 lat, słuchajcie, ona tym starszym ludziom mówiła, że cierpienie jest potrzebne, żeby dojść do nieba. I wiecie co? I te dzieci, nasz kochany papież, ogłosił błogosławionymi. Za jej przyczyną dokonał się cud. Taka Emilia Santos, która przez 40 lat chora, sparaliżowana całkowicie, za jej przyczyną wróciła do zdrowia. Dokonał się niesamowity cud. A dzisiaj papież Franciszek ogłasza te dzieci, że są świętymi. Że są na balu wszystkich świętych w niebie. Że są świętymi dziećmi. Dlaczego? Znowu się dokonał cud. Kiedy tragiczny wypadek w Brazylii się zdarzył, tam pewno na tej mszy świętej kanonizacyjnej jestem, młodzieniec. Straszny wypadek. Powiedziano, że to dziecko nie będzie żyło, a jeśli będzie żyło, to nie będzie sprawne absolutnie. Po 3 dniach lekarze wypisali tego chłopca zupełnie zdrowego i powiedzieli, my nie wiemy, ale rodzice wiedzieli, bo upadli na kolana, gdy się zdarzył ten tragiczny wypadek i zaczęli prosić błogosławioną jeszcze wtedy Piacyntę i błogosławioną Franciszka o interwencję u Pana Boga, żeby chłopak wrócił do zdrowia. Zobaczcie, w takim dniu, kiedy dzisiaj w całym światu ogłasza papież święte dzieci w waszym wieku, święte dzieci, przygotowane przez anioła, słuchajcie, trafiają do nieba i spotykają się najpierw z Matką Bożą. I teraz wy, kochane dzieci, święte dzieci, bo wczoraj te wszystkie wasze grzechy zostały wymazane przez miłosierdzie Pana Boga. Wy także byłyście przygotowane do tej największej na ten dzień uroczystości, waszej pierwszej komunii świętej. Przygotowali was również aniołowie. Kto? Rodzice najpierw. Najpierw rodzice zanieśli do kościoła, by obrzcić, uczyli was pacierza, uczyli was znaku krzyża, przynosili was do kościoła, prowadzili was do kościoła. Później na tej drodze stanęli inni aniołowie. Rodzice chrześci, dziadkowie, babci się modliły i modlą się za was. Na tej drodze również stawali aniołowie, księża, pani katechetka, pani Mariola, księża, którzy uczyli was lekcji religii. Słuchajcie, zobaczcie, ile aniołów przygotowywało was do tej chwili, kiedy wy po raz pierwszy przyjdziecie tutaj, uklękniecie i spożyjecie z rąk kapłański przenajświętsze ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, przenajświętszy chleb, który daje życie wieczne. I choćbyśmy na uszach stawali, choćbyśmy na rzęsach stawali, nie ma innej recepty na życie wieczne, jak chleb spożywany dzisiaj z ołtarza Pańskiego, kiedy to po raz pierwszy Pan Jezus wziął swoje święte przyszłone ręce i powiedział, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest krew, to jest ciało moje, to jest recepta na życie wieczne, nie ma innej. I wy dzisiaj ten pierwszy chleb spożyjecie, zachowajcie tę łaskę w swoich sercach, bardzo was o to proszę i wszystkich proszę, żeby się modlić za te dzieci. Zachowajcie tę łaskę, bo jest to najcenniejszy skarb. Mówimy, najświętsza relikwia, największa tajemnica przechowywana w tabernakulach we wszystkich kościołach. Największa tajemnica naszej wiary. Ksiądz podnosząc hostię, podnosząc kielich z wina, powie, oto wielka tajemnica wiary. Oto Chrystus, który został z nami na życie wieczne tutaj na ziemi. Zobaczcie więc, kochane dzieci, jakże wielka i piękna tajemnica za chwilę dotknie waszych serc. Proście więc te dzieci, o których wam mówiłem, święte dzieci, Piacynta i Franusia,
aby wam pomogły przeżywać wasze długie, piękne życie, pomogły wam przeżywać w tej łasce. Bo dzień na szczególny, wymyślony przez Boga dla was, specjalnie dla was, kiedy na ołtarze zostaną wyniesione te dzieci, na ołtarze całego świata, jako święte dzieci, także i wy macie być święte, macie się zmieniać od tego czasu. Jak powiedziałem, mama Łucji, bo Łucja zmarła dwa miesiące przed Ojcem Świętym, mama Łucji powiedziała, że ich życie jest tajemnicą, bo się zmieniają, bo widzimy. My musimy również widzieć zmianę w waszym życiu. Macie już być lepsze w domu. Co to znaczy? Nie kłócić się z rodzeństwem. Sprzątać pokój, jeśli mama poprosi od razu, a nie marudzić. Nie siedzieć przed komputerami tylko. Odrabiać lekcje, a nie bez przerwy być zaganiany do lekcji. Macie z miłością wielką odnosić się do swoich rodziców. Macie się za nich modlić codziennie. To jest lepsze dziecko. Macie być lepsze już w szkole. Żeby nauczyciele patrząc na was i koledzy i koleżanki mówili, ten chłopiec, ta dziewczyna się zmieniają na lepsze. Stają się lepszymi dziećmi. Dlaczego? No bo był pierwszy Komunii Świętej. Macie być lepszy na podwórku, wobec kolegów, wobec koleżanek. To co? To, żebyśmy kiedyś wszyscy trafili do nieba i tam zobaczyli te święte dzieci, tych świętych ludzi, którzy radują się chwale Pana Boga. Wam, kochani rodzice, bardzo dziękuję za ten trud miłości waszej, bo to z miłości czynicie dla dzieci. Bo gdzieś tam podświadomie czujecie, że nie wystarczy ubrać i nakarmić. Że trzeba dzieciom przede wszystkim pokazać niebo. Tak, to jest prawda. Pan Bóg powierzył wam życie tych dzieci po to, żebyście swoim świadectwem życia zaprowadziły ich do nieba. Żeby one, kiedy już was zabraknie na tej ziemi, szły śladami ojca i mamy. Żeby przeżywali niedzielę tak, jak Bóg przykazał, jak mama i tata przeżywają w domu. Żeby święta, kiedy zasiądą do stołu, wspominali, jak to mama, jak to tata czynili w domu. Żeby czuli zapachy tego domu, Boże zapachy. Żeby również, siostry i bracia, tak było, proszę was, rodziców chrzestnych, módlcie się za swoich chrześniaków i swoje chrześnice. Niech one będą naprawdę, nie prowadzą piękne życie, abyście byli z nich dumni. Proszę was, dziadków i babci, ja wierzę, przekonany jestem, że wszystkie dobre babcie, wszyscy dobrzy dziadkowie modlą się za swoje wnuki. I radują się, jak wnuki są i posłuszne, i dobre, i pięknie żyją. To dzięki właśnie waszemu wychowaniu rodzice tych dzieci, wasze dzieci, wychowały również tak, jak wy wychowywaliście. Wszystkim wam, kochani, serdecznie dziękuję. Że te westchnienia modlitewne. Bądźcie naprawdę dobrymi aniołami dla tych dzieci. Niech im Pan Bóg błogosławi na piękne, na długie, na szczęśliwe i święte życie. Amen. Kochane dzieci, przed wami, jak już powiedziałem tutaj, wasi rodzice przynieśli was do kościoła, otrzymałyście chrzest święty. W imieniu kościoła ksiądz pytał wtedy waszych rodziców o wiarę, o to, czy wychowają was po katolicku. Dzisiaj te same pytania zadam ja już wam, a wy na nie odpowiecie. I my tak to uczynimy. Najpierw proszę, aby podeszli rodzice chrzestni, czy osoby wyznaczone, i od świecy paschalnej, która jest symbolem światłości Chrystusowej, symbolem samego Jezusa Chrystusa, który powiedział, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności, aby zapalili od tego płomienia świecy paschalnej, świecy komunijne i wręczyły tam. Proszę, powstańmy.
Kochane dzieci, zanim przyjmiecie Komunię Świętą, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie Świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was, aby odpowiedzcie głośno, wyraźnie, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzeka się. Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzeka się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. A czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara całego Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Jezus skierował do świętego Piotra te słowa. Ty jesteś Piotr, opoka. Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Panie Jezu, modlimy się w tym godzinie Ojca Świętego Franciszka. Proszę, abyś dostrzegł i upewnił.
ostatniej wieczerzy Jezus, dzieląc się z apostołami swoim ciałem, krwią, polecił im: to uczyńcie na moją pamiątkę. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, siostry, nauczycieli i katechetów. Pomóc ich, Panie, swoim świętym ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam być ich pocieszeniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pan Jezus dał nam wysoką obietnicę. Kto spożywa ciało moje i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Lecz Panie, całe lud Boże, a w szczególności wiary naszej parafii, którzy chwalą się Twoim ciałem eucharystycznym oraz są wygodni zaproszeni do Twojego stołu, poddasz nas swoje błogosławieństwa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Módlmy się za dzieci przystępujące dziś do pierwszej komunii świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś uczty wiecznej z Bogiem. Ciebie prosimy, Pan Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, które nie mogą poznać Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam Maryję jako skuteczną pomoc i obronę. Wysłuchaj modlitw Twojego ludu, wysłuchaj modlitw dzieci, które przystąpią do pierwszej komunii świętej i przyjmą przenajświętsze ciało Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Boże, w Błażystym Niebie się Komunii Świętej prosimy się szczególne dary. Przyjmij Panie w swoją płonącą świecącą wdzięczność za otrzymane przez nas sakrament Chrztu Świętego, z którym staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, gdy w naszych sercach mamy gorąca miłość ku Tobie. Przyjmij Panie w swoją kwiatów i owoców naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby zdobyte nasze serca były na miłości, dobroci i radości.
ofiarnie przyjął Twój Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy to się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jedzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb, życie i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusza. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o dzieciach, które przystąpią do pierwszej Komunii Świętej i przyjmą przenajświętsze ciało Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spraw, dobry Boże, i udziel im wszelkich błogosławieństw na długie, święte i szczęśliwe życie. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
który zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, o zmarłych z naszych rodzin, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franusiem i świętą Jacyntą, świętym Janem Pawłem II, świętą Faustyną, błogosławionym księdzem Jerzym, sługą Bożym Renatem Katarzyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ty baw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezwiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
oto chleb życia wiecznego, Chrystus, życie i zmartwychwstanie nasze. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta najpierw będzie udzielona dzieciom, pierwszokomunijnym, a następnie będzie udzielana tak pod górem przy wyjściu z kościoła i tu w stopni ołtarza.
Cię chlebie. Bogiem cichym jak chleb, Bogiem potrzebnym jak chleb, Bogiem kochanym jak chleb. Niezwykłym dniu, kiedy święty Franciszek Świętego Jacyka nam
towarzyszą nasi anioły. Zapłać Wam, kochane dzieci, za tę uroczystość. Zapłać Wam, kochani rodzice, za te przygotowania, za wszystko, tę miłość. Niech te dzieci dobrym, pięknym życiem odpłacą Wam za te wszystkie trudy, jakie Wy ponosicie, za te nieprzespane noce, za Wasze wszystkie zmartwienia i kłopoty. Żebyście patrząc w pójdziu słuchu swojego życia, mali życie, naprawdę nie żałowali, iż uczyliście Bożej drogi Wasze dzieci. Bóg zapłaci za chrzestnym, dziadkom i babciom, wszystkim miłym gościom, przybyłym z tego serca. Nade wszystko dziękuję bardzo Pani Marioli, która te dzieci przygotowywała do pierwszej komunii świętej. Pani Mario, bardzo Pani dziękuję za te wszystkie godziny spędzone tutaj w kościele i w szkole, to jest Pani również katechetką. Bardzo dziękuję Pani mężowi, że się zgadza na to. Ona rodzi trochę, nie? Ale to tam, potem mam to do siebie. W każdym razie bardzo dziękuję. Jest tutaj mąż Pani Mariowi. Bardzo Panu dziękuję, Panie Mariuszu, że jakoś widzicie te wszystkie święte obowiązki. Bardzo dziękuję z całego serca Pani Icie, naszej Pani organistce, za przepiękne śpiewy, za przygotowanie dzieci do śpiewu, za upiększenie tej grupy. Z całego serca za wszystkie te godziny tutaj poświęcone Panu Marianowi, naszemu Panu Kościelnemu. Naprawdę głębi szacunek i bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj wnuczka Pana Mariana szła Zosia do Zosia chyba tak, Zosia szła do pierwszej komunii świętej. Bardzo dziękuję służbie liturgicznej ołtarza, którzy tutaj są i którzy przychodzą, którzy uczestniczą. Na tej uroczystości mamy tyle, bo w 10 grupach idą dzieci pierwszokomunijne, 158 osób idzie do pierwszej komunii świętej. Mamy mały kościółek, ale dla gości mówię, jest to najstarszy po katedrze kamieńskiej kościół na Pomorzu Zachodnim. Przez ponad 7 wieków ludzie przychodzili, tu się modlili, tu się modlą następne pokolenia. Kiedyś parafia była małą parafią, że 11 lat, 4,5 tysiąca, obejmowaliśmy jeszcze sąsiednie wioski, aż po granicę i tak dalej. Z tego powstały dwie nowe parafie, Bendarkowie i Dołuja, i w samym Mierzynie ponad 7 tysięcy ludzi mieszka. Od tylu ludzi płacę podatek do urzędu skarbowego. Słuchajcie, 7,5 tysiąca mniej więcej. Dlatego budujemy nowy kościół. Przepiękny kościół, powstaje sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, uzdrowienia chorych. W tym roku chcemy stan surowy zamknięty dokonać. Pracy tam dzisiaj trwają, będziecie mieli okazję zobaczcie, jak pod spodem jest potężna kaplica, 400 metrów kwadratowych. Jak tutaj jest 100 metrów kwadratowych, to 4 razy większa już kaplica jest podziemna, świętej Bernadety. No i kościół, i myślę, że dzieci tych dzieci będą już tam przystępować do pierwszej komunii świętej. Niech Pan Bóg już jakoś po tego wszystkiego dokona. Bóg zadowolony więc za Waszą obecność, rycerzą Kolumba, za to pilnowanie porządku. To jest bardzo ważne, żeby w pokoju przeżywać takie uroczystości, żeby nabadać się świętą liturgią. Rycerzem Kolumba z całego serca dziękuję najwyższemu rycerzowi, Panu Mariuszowi, który przewodniczy tej wspólnocie mężczyzn. Bardzo Panu dziękuję i proszę wszystkich rycerzom Kolumba podziękować. Dziękuję również naszej telewizji internetowej Oveniu. Zawsze są realizowane msze święte uroczystości i dzisiaj również msza święta, co uczysta się pierwszy komunijny, była transmitowana. Tomek, bardzo dziękuję. Dla Ciebie również. A Tomek jest maturzystą tegorocznym. Zdałem tę maturę czy nie? Dobrze. Jest tegorocznym maturzystą, więc nie chcieliśmy go wykorzystywać za bardzo, żeby później na nas nie zwało, że to przez pracę tutaj. Bardzo dziękuję, bo dzięki temu ponad 100 osób się modliło z nami podczas tej uroczystości. Być może by dowiedział się ktoś, kto nie mógł przyjechać. Również Was oglądali w telewizji, na naszej stronie internetowej. Będzie możliwość odtwarzania, czy też sobie skopiowania do swoich komputerów tej uroczystej mszy świętej na naszej stronie internetowej. Tam wyjdziecie na YouTube, ja się do tym za bardzo nie znam, ale pewno wiecie o co chodzi. Będzie można sobie otworzyć i dalej oglądać.